Witajcie dzisiaj na moim kanale. Dzisiaj troszkę inne bluzeczki, troszkę inne tuniczki. W przeddzień Dnia Kobiet chciałabym wszystkim kobietom, między innymi sobie, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim zdróweczka, wszystkiego co najlepsze. Niech Wam się wiedzie w biznesach, w miłości, w zdrowiu. Wszystkiego co najlepsze, żebyście po prostu były zadowolone z życia. Wspaniałych mężów, kochanków i czego sobie życzycie, żeby się Wasze marzenia spełniły. To jest najważniejsze. Trzymajcie się, kobietki. Dzisiaj troszeczkę ciuszków mam do pokazania. Wszystkie są na Vinted i Allegro lokalnie. Można je kupić, można negocjować. Oczywiście w tej chwili mam promocję jeszcze do 10 marca. Można sobie kupić 15% taniej, jeśli jedna rzecz. Jeżeli więcej rzeczy, to tam są rabaty zapisane, więc jeżeli ktoś chce sobie kupić więcej rzeczy, to w zestawie wyjdzie go taniej, bo tam jest chyba dwie rzeczy jest 20% taniej, trzy rzeczy jest 25% taniej, a pięć rzeczy jest 30% taniej. Także zapraszam serdecznie. Co jeszcze? No, mam dzisiaj takie bluzeczki różne i troszkę bawełny, i troszkę takiego poliestru. Zobaczymy. Zobaczycie sami. One wszystkie są pokazane na zdjęciach. Wszystkie, to są tutaj akurat mam bardzo dużo wzorzystych rzeczy, ale jeżeli chcecie, to będę pokazywać też jednokolorowe. Także zapraszam do prezentacji. Tutaj mamy taką bluzeczkę bez rękawów. Tuniczka. Tu jest taka tuniczka bez rękawów. To jest takie coś, to jest taka dodatek bawełny. Takie coś, z tyłu jest gładka. Już się zbliża lato, już jest 8 marca, jutro, więc na pewno będzie już ciepło niedługo. Mam nadzieję. Tutaj jest poliestrowa bluzeczka. Taka cieniowana. Fiolety. Tutaj ten kolor bardzo ładnie żywo wygląda i taki jest w rzeczywistości. Bo czasami zdjęcia przekłamują. A tutaj jest akurat taki jak trzeba. Dosyć duży rozmiar, 48, nawet na 50 wejdzie. Tutaj ma taki dekolt w serek, tu jest lekkie marszczenie. Także rękawek krótki, fiolety, niebieskie. Tutaj mamy taką fajną, a może niestety sobie inaczej zrobiłam. Rękawek jest taki dziwny, taki tutaj jest dłuższy, tu jest krótszy. Tu ma takie wiązanie, ta bluzeczka takie jakby rzemykowe. Taka dosyć fajna ta bluzka jest, bo ona ma takie róże na czarnym tle, tutaj jakieś takie rzeczy, tu jest gładka, tu ma rozporeczki na dołach, poliester i elastan. Rozciąga się dobrze na figurze, więc myślę, że nie będzie problemów. Bardzo fajna bluzeczka. Tutaj mamy bluzeczkę taką typowy poliester z elastanem. Takie rozciągliwe coś. Tutaj ma takie, jak widać, taki warkocz przy tym, przy dekoldzie. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie, bo to w tych maziajach to ginie. Takie coś fajnego. Taki fruwajek. To jest fajna tuniczka. Tutaj na biuście się będzie fajnie układała, bo to ma takie pomieszanie z poplątaniem trochę. Takie ma jakby zakładane, jakby coś, to fajnie jak się wypchnie biust na tym, to ona jest tutaj fajnie dopasowana w pasie, lekkie boki ma dłuższe, rękawy 3/4, także taka tu gładziutka jest, także taka 46-48 śmiało mogą panie zakładać. A tutaj mamy taką bluzkę, panterka ze złotem, ze srebrem. Ona się błyszczy, jak tu widać, taki ma błysk. To są takie naklejane, to nie są dżety. To jest takie coś jakby taki kamyczki metalowe, ale to jest taki pewnie plastik. Tu jest rękaw reglanowy czarny, tu paseczki są też czarne.
Dekolt, jak widać, taka fajna, błyszcząca. Z tyłu jest zupełnie gładka. Znaczy gładka w sensie materiału. Nie ma żadnych takich tych ozdobnych, metalicznych. Typowa panterka czarna, drobna. A tutaj to, jak widać, na bogato. Także takie coś. Tutaj mamy bluzeczkę. Z przodu ma taki pas pod biustem. To musi się dopasować na biuście. To nawet do 50 może wejść, bo tutaj ma takie rękawki luźne, obrzucane drobnym overlockiem. I tutaj ma na dole też drobny overlock. Ten pasek jest tylko z przodu. Z tyłu, jak widać, go nie ma. Także tutaj się fajnie dopasuje. Także tu to jest taka prążkowana tkanina w dotyku. Może to będzie widać. Troszkę przeźroczysta, ale wiadomo, jak się założy na figurę, to nie będzie tego widać. Lato się zbliża wielkimi krokami. Tutaj mamy panterkę. Panterka 3/4 rękaw. Materiał taki jest troszkę sweterkowy. Nie jest bardzo cienki, jest raczej taki troszkę grubszy. Chociaż prześwituje nawet trochę, także to jest sweterkowe. Tutaj ma taką klamerkę taką rurkę metalową na dekolcie. Czarne tutaj są te wykończenie dekoltu. I tu ma takie jeszcze marszczenie na bokach. Nie widać tego. O, tutaj ma marszczenie na bokach. Takie dopasowujące. Także taka fajna bluzeczka do czarnych spodni, do jednokolorowych, jakiś innego, wszystkich kolorów, jakie tylko. Może być do niebieskiego, może być do białego, może być do żółtego. Też będzie fajnie wyglądała. Takie tutaj taka bluzeczka. Tutaj mamy taką tuniczkę. Bawełna. 3/4 rękaw. Rękawy takie drobne, panterkowe. Jak widać. Tutaj jest taka ozdoba fajna zrobiona. Na beżowym tle. Takie coś. Fajnie to będzie wyglądało. Tutaj jest, ona jest troszeczkę dłuższa, nie jest taka bardzo krótka. Nie wiem, czy to widać. Taka jest, powiedzmy, za tyłek, czyli taka tunikowata. To jest taka tunika. I tutaj mamy taką ciekawą bluzkę. Taka ciekawa bluzeczka. Troszkę takie dzieci kwiaty, nie wiem, jak to określić. Tu ma hawcik, jak widać. Tutaj są takie sznureczki porobione na dekoldzie. Rękawek jest z falbanką na dole. To jest długi rękaw. To jest takie coś. Taki materiał lekko prążkowany w poprzek. Dosyć fajna, taka tuniczka luźna. Panie, które mają większy brzuszek albo kobiety w ciąży. To jest taka bluzeczka do getrów obcisłych na przykład. Fajne coś takiego zielonego. To jest taki stonowany zielony. Tutaj wychodzi taki mocniejszy trochę na filmie. Tutaj mamy taką wzorzystą bluzeczkę. Krótki rękawek, bawełenka. Noszona była ta bluzeczka, ale jeszcze w bardzo dobrym stanie. Świetna jest na lato, na upały. Fajna taka wzorzysta tkanina, kropeczki różnokolorowe. Tutaj mamy taką bluzkę wzór węża. Tu ma taką jakby plecionkę na dekoldzie. Z tyłu jest gładka, krótki rękawek. Fajna bluzeczka. Tutaj mamy bardzo dobrej jakości bawełnianą bluzeczkę. Rozmiar 50-52, bo to dosyć duży, dosyć szerokie jest, szerokie też w ramionach. Ale fajne takie kolorki, takie kwiatuszki na wielkie, na czarnym tle, kwiatuszki białe. Fajna bluzeczka. Bawełna taka grubsza, dobra jakościowo, to nie jest takie cieniaństwo, tylko taka grubsza troszeczkę. A tutaj mamy zieloną bluzkę. Bawełniana, z taką koronką bawełnianą przy dekoldzie. To jest taki stonowany zieleń, tutaj wychodzi taki żywszy. 3/4 rękaw. Bawełenka. Maleńkie rozporeczki na dole, nie wiem, czy widać. Takie coś fajnego, powiedzmy. Także dzisiaj tyle z bluzeczek.
cóż, poza tym to jeszcze zimno jest na dworze. Tak bym chciała już, żeby były zielone listki na drzewach, żeby kwitły kwiaty. Już zaczynają, przebiśniegi są, krokusy. Jakby słońce poszło, to by te krokusy były takie kolorowe, żywe, tak w połkach, takie zmarznięte stoją. Tulipany mi już wyszły w ogródku. Przyjdzie czas, to pokażę, jak będą kwitły, to pokażę całe pole tulipanów, nie tylko tulipanów. Hiacynty pięknie wychodzą, już tak się czubeczki wystawiły, ale chyba zmarzły i z powrotem się schowały. Także no cóż, to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy mnie oglądają, którzy mnie lajkują, którzy komentują, którzy oglądają moje rzeczy, które przedstawiam. Zapraszam na następne filmy. Będzie coś znowu ciekawego. Jak na razie to wszystko. Dzięki, pa, pa.